Witam Was serdecznie w czwartym filmie poświęcony właśnie tematyce rwy kulszowej. Film będzie poświęcony autoterapii, czyli tego, co może pacjent zrobić sam, nawet ćwiczenia, bo to nie będzie do końca autoterapia, czyli będziemy mieli trzy ćwiczenia, które pewnie Was nie zaskoczy, skoro oglądaliście wcześniejsze filmy, będą polegały na tym, żeby odzyskać ruch tyłu pochylenia miednicy, zgięcia tułowia w kręgosłupie lędźwiowym i zgięcia bocznego. A dlatego, że tych ruchów było oczywiście mało, będzie ich deficyt i pacjent musi to sobie sam wypracować. Słuchajcie, pierwsza rzecz, bardzo prosta sprawa. Pacjent leży sobie, bo tak, w ogóle, jeśli chodzi o ćwiczenia, które dajecie pacjentom, to ono musi być super, ultra proste, tak żeby pacjent przypadkiem sobie krzywdy nie zrobił, żeby się nie pomylił i żeby po prostu nie dawał takich mu niekomfortowych wrażeń, żeby się nie męczył. Fajnie, jakby to trwało krótko, dlatego że i tak dużo lepszą opcją byłoby, żeby ten pacjent od czasu do czasu poszedł sobie na pilates, na jogę, na jakieś zajęcia, ćwiczył z trenerem, a my rzeczywiście, żebyśmy go zachęcili, że okej, ruch jest fajny, dobry, a nie żeby po prostu walił jakiś schemat codziennie, półgodzinny, ćwiczeń, których nie lubi, musi się zmuszać, dlatego że ta droga wtedy jest dość krótka i jest mała szansa, że pacjenci będą to robić. Wam też częściowo powinno zależeć na tym, żeby pacjenci to robili, dlatego że oni będą mieli fajne poprawy zdrowia i będą po prostu do Was chętnie wracać, może nawet niekoniecznie, ponieważ po co mają wracać, będą zdrowi, ale po Was polecać przede wszystkim, bo na sobie będą widzieć, że efekty są dobre. Ok, pacjent leży sobie wygodnie, poduszeczka, wszystko fajnie i prosimy go, żeby tak, na początku odkleił miednicę w ruchu tyłopochylenia miednicy, podwinął ogonek pod siebie, fajnie mówi, i powoli odklejał dolne segmenty lędźwiowe, środek i górne segmenty lędźwiowe, ok, a następnie powoli przyklejał L1, L2, L3, L4, L5, kość krzyżową, pogłębiał lordozę lędźwiową przez uniesienie plecków wysoko i dociśnięcie głowy do poduchy czy do podłogi i z powrotem, tak, odklejamy kość krzyżową, piąty krąg lędźwiowy, czwarty krąg lędźwiowy, trzeci, drugi, pierwszy. Zobaczycie, że na początku Wasi pacjenci będą odklejali cały kręgosłup od razu. Dlatego, że tamtego ruchu nie będzie. I my będziemy chcieli, żeby ten ruch tam się pojawił. I na powolutku wykonuje ćwiczenie. Minutę, dwie, trzy, pięć. Myślę, że taki minimum, 10 powtórzeń to jest taki minimum, żeby to miało ręce i nogi. I to jest jego pierwsza rzecz. I on się musi tego nauczyć. Oczywiście robimy. Proste, przyjemne, fajne. Spróbujcie sobie naprawdę dobre ćwiczenie, żeby poprawić w ogóle raz ruchomość, percepcję, komfort, tutaj Wasze odczucia właśnie z tego obszaru cylindra brzusznego. Drugim ćwiczeniem będzie poprawa ruchu zgięcia i poprawa ruchu wyprostu. Będzie to też fajne ćwiczenie, dlatego że ono będzie wykonywane dynamicznie, co spowoduje, że będzie aktywował pompę mięśniową, co spowoduje, że będzie dobrym ćwiczeniem drenażowym, tym bardziej, że będzie z oddechem, a oddech bardzo pozytywnie wpływa na tutaj naszą cyrkulację płynów w tym limfy. A kiedyś to ćwiczenie w ogóle było nagrywane, naprodukowałem się bardzo dużo, natomiast teraz w dużym skrócie o co w ogóle chodzi. Słuchajcie, to jest dobre ćwiczenie, żeby w ogóle pacjent zaczął to wykonywać, jeżeli ma tak zwaną poranną sztywność. Jeżeli ta poranna sztywność jest, to on od razu wstaje, zsuwa nogi z łóżka, siada sobie wygodnie, tak żeby to łóżko też nie było za wysokie, ono nie może być za wysokie, więc powiedzmy, że raczej dość nisko, myślę, że tak jak tutaj jest całkiem nieźle to wygląda i wykonuje to ćwiczenie i naprawdę wielu naszych pacjentów już, odkąd zaczęliśmy to wprowadzać, nie ma porannej sztywności i ten kręgosłup dużo lepiej wykonuje, ale to musi być nawyk, trzeba rano wstawać, robić to. Plus jest takie, że efekty będą raczej szybko, więc o tyle fajnie. My zrobimy to w dużym zakresie ruchu, ale to nie znaczy, że Wy musicie robić w takim zakresie ruchu. Możecie robić to w mniejszym zakresie ruchu, macie robić to w niebolesnym zakresie ruchu, ale w maksymalnym, który jest teraz możliwy i niebolesny. Ok. Pacjent zakłada sobie ręce za głowę. Dobra, i teraz tak. Na wdechu, tylko to będzie maksymalnie duży, konkretny wdech, idzie do wyprostu, tutaj klatę sobie otwiera poprzez też odwiedzenie rąk i wydech. Na wydechu pcha kręgosłup lędźwiowy do tyłu, czyli do zgięcia. Super. Wdech i wydech. I myślę, że takich 10 wdechów to jest takie optimum. Możecie oczywiście robić to dłużej, nie ma problemu. Jeżeli czujecie się komfortowo, nie przehiperwentylujecie się, to można robić to więcej. Tylko to być konkretny, słuchajcie, spokojny, powolny wdech, maksymalny wyprost, maksymalne, niebolesne
zgięcie i zobaczycie sobie, że za każdym waszym ruchem, jeżeli macie problemy lędźwiowe, ta sytuacja będzie ulegała zmianie, będzie się to poprawiało. Trzecie ćwiczenie, które będzie poprawiało nam ruch zgięcia i ruch zgięcia bocznego. Bardzo fajna sprawa, tylko też nie róbcie to w sytuacji, kiedy powoduje to dyskomfort. Jeżeli powoduje to dyskomfort, znaczy, że te dwa ćwiczenia, które były wcześniej, musicie je trochę dłużej powykonywać, trochę może częściej, bo może raz dziennie to za mało, może wykonywać to 2-3 razy w ciągu dnia. Natomiast tych ćwiczeń możecie robić bardzo dużo, nie powinno być żadnego problemu z nimi. Słuchajcie, pacjent sobie stoi sobie wygodnie, stopy mniej więcej na szerokość barków, może być trochę szerzej. I jak to wygląda? I teraz tak, robimy sobie tak, rotację głowy, rotację kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, kładziemy sobie ręce na uda i następnie wykonujemy zgięcie głowy, zgięcie kręgosłupa piersiowego, zgięcie kręgosłupa lędźwiowego. Wyobrażacie sobie, jakbyście nawijali się na szpuleczkę, główka sobie wisi swobodnie i idziemy. I pacjent tak naprawdę rozciąga te struktury, które są po stronie przeciwnej, prostownik, szwarboczny lędźwi, tu aż czuć, że to wszystko się rozciąga. Delikatne ciągnięcie. Ok. I następnie powrót. Kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, szyja. To jest dobre kolejne, żeby sobie krzywdę nie zrobić, żebyście nie zrobili takie zwieszenie jak dźwig po prostu, tylko powolutku, segment po segmencie zwijacie się. Wyobraźcie sobie, jakbyście się nawijali na szpulkę. Druga strona, bo to robimy obustronnie. Główka, kręgosłup piersiowy, lędźwiowy i idziemy sobie do... No to będzie i poprawa w ogóle zgięcia, i skłonu bocznego, i rotacji nawet częściowo, i powrót, no nie? Kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, głowa. Czyli zaczynacie od szyi, głowy, szyi, kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego. Odwijacie się odwrotnie, kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, szyja. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście z nami przez wszystkie 4 filmy poświęcone tematyce rwy kulszowej. I teraz te wszystkie pytania, które pojawiły się pod każdym filmem, my sobie zbierzemy i postaramy się na większość albo odpisać, albo te najciekawsze wybierzemy i będą służyły do jakby rozkręcenia rozmowy na zasadzie takiego live'a na Facebooku. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten czas, żeby pod konkretnym filmem zadać te pytania, albo pod jakimkolwiek sobie filmem dotyczącym tej tematyki. My to zbieramy, robimy live'a, odpowiadamy na wasze pytania. I jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie też uwagę na to, że często ludzie, którzy mają właśnie problem właśnie dyskopatyczny, czyli już jakieś tam zmiany krążka międzykręgowego pojawiły się, to często zalecana jest im stabilizacja, w ogóle te wszystkie ćwiczenia, te planki, wzmacnianie mięśnia poprzecznego brzucha. Nie tędy trochę droga. Na początku musicie odzyskać ruchomość w odcinku lędźwiowym, a później dopiero poprawić tam stabilizację. Więc taka kolejność jest kolejnością poprawną. I myślę, że takich pytań będzie dużo, więc podejrzewam, że właśnie ten film związany z live'em będzie mniej więcej o tej tematyce. Co najpierw, dlaczego, ewentualnie taka kolejność jest dobra. Ja tylko was zostawiam z informacją taką, że skoro tam tej ruchomości nie było, to prawdopodobnie stabilizacja była tak duża, że tego ruchu nie było tam wcale. I pytanie, czy poprawiać to jest dobra droga.